A, okej, myślałem, że jest jakieś nagranie. Niestety padło na mnie poważne oskarżenie, które mogliśmy wyjaśnić, gdyby Stefan dał mi możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie przed publikacją materiałów na swoim stories. Jestem w posiadaniu dowodów, które świadczą o mojej niewinności, jednak w związku z tak pochopną decyzją Wardyngi muszę wstrzymać się z ich publikacją do czasu wyjaśnienia sprawy u odpowiednich organów. Oświadczenie z mojej strony pojawi się jutro. Dodam, że ze Stewartem Clouse nie miałem pozytywnych relacji i nic mu nie udostępniałem ani nie pokazywałem. Nie jestem w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów oraz żadnych zdjęć z prywatnych konwersacji nie udostępniałem. Jestem gotowy na pełną współpracę z organami ścigania. Okej, czyli tutaj chodzi o to, bo jakby on nawet tą dziewczynę przeprosił kilka dni temu, ale on twierdzi jednak, że Stu nigdy nie widział tych zdjęć. W takim razie skąd Stu wiedział, że on robi takie rzeczy, bo to się jakby potwierdziło. Słowa Stu, że on robi zdjęcia i zapisuje w telefonie, się potwierdziły, gdyż no tam wyskakuje, że robi screen. Nawet ta dziewczyna go pyta, czemu robisz screena? Więc jak robisz screena, to ci się automatycznie zapisuje w telefonie. Więc jakby nie do końca tu rozumiem, o co chodzi z tym. No, w ten sposób.